Dominika Dubiela. Zdecydowanym atakiem Artym chciał zaskoczyć. Dubiela jednak ten bardzo sprytnie za istepem. Zszedł z linii ciosu. I kolejne piękne zejście Dubiela. No ale troszeczkę ciosów. Troszeczkę ciosów by tutaj musiał Dubiel. Koniec pierwszej rundy. Raczej rundy wyrównanej. Więcej aktywności ze strony Artyma, ale te ataki były mało skuteczne. Dubiel przyczajony. Myślę, że w drugiej rundzie obydwaj wzmocnią tempo pojedynku i zaczną prezentować nam więcej boksu. I druga runda przed nami, pojedynku Tomasz Artym i Dominik Dubiel. Pierwsze rozszerzenie za ataki głową. Dla Dubiela udzielił sędzia Maciej Dziurgot. No wydaje mi się tutaj sprawą jasną, że miał rację. Dubiel troszeczkę zbyt nisko opuszcza głowę. No zepchnął do obrony Tomasz Artym Dubiela, który nie może znaleźć recepty na jego ataki. Więcej kontr by się tutaj przydało, jeżeli Dubiel chce naprawdę w tym pojedynku. Bardzo ładna prawa prosta Dubiela. Kolejna uwaga za nisko pochyloną głowę. Mm-hmm.
Jeszcze jedna runda tego pojedynku. Zdecydowane akcje w trzeciej rundzie Dubiela, bardzo ładne ciosy proste, szczególnie lewy, poprawka prawym sierpowym, no teraz troszeczkę za nisko głowa. Mocne, mocne ciosy Dubiela. Nie pozostaje dłużny. Pięknie lewy prosty. Jeszcze jeden Dubiela trafia. Reprezentanta Przemyśla. Krótka przerwa, zaraz. I koniec pojedynku. Za moment werdykt. Do końca walk zostały nam jeszcze dwa pojedynki, waga 75 kg, finał Denis Jevrejnow, Ukraina i Daniel Dudek, Walter Rzeszów. Jednogłośnie na punkty Tomasz Artym, Niedźwiadki Przemyśl. Zwycięstwo jak najbardziej wydaje mi się tutaj zasłużone. Troszeczkę słabszy dzień Dominika Dubiela w tym finale. I kolejny pojedynek przed nami. Denis Jevrejnow, Ukraina i Daniel Dudek, Walter Rzeszów.
Tomasz Artym, zwycięzca drugiego finału w kategorii 69 kg i drugie miejsce Dominik Dubiel, Jaworzyński Klub Bokserski, Jawor Team.